Oszukali mnie, powiedział Chińczyk. I oszukali mnie, powiedział Damian, czyli ja. Dwa różne oszustwa, dwa prawie że takie same modele oszustwa. Co się wydarzyło? Jak się wydarzyło? Już za chwilę. My już z Leją jesteśmy w nowym domu. Nowy dom wam pokażę w jednym z kolejnych odcinków. Opowiem, dlaczego wybraliśmy to miejsce, ile za nie płacimy, gdzie jest położone i tak dalej. Teraz oszustwo. Czyli jak się okazuje, ten typ oszukiwania ludzi na Filipinach jest, można by było powiedzieć, bardzo popularny, bo ja osobiście już z trzema przypadkami się spotkałem, włącznie z tym, że ja jestem jednym z nich. Już za chwilę dokładnie wytłumaczę, o co chodzi, na czym dokładnie polegało oszustwo, ale najpierw pojedźmy w jego miejsce, czyli tam, gdzie mieliśmy od Chińczyka wynająć pokój. Znaczy, w sumie wiedzieliśmy, że go nie wynajmiemy, bo po ostatnim pokoju Chińczyka tego samego stwierdziliśmy, że to jest dla nas nie do ogarnięcia mieszkanie z tak dużą grupą ludzi. Nie będziemy mieszkali już u Chińczyka w drugim miejscu, które chciał zrobić w oparciu o ten sam model biznesowy, który moim zdaniem jest teraz bardzo dobrym modelem biznesowym na Filipinach, jednym z niewielu, które działają. O tym mówiłem w poprzednich odcinkach. Ale stwierdziliśmy, że pojedziemy zobaczyć właśnie po to, żeby i wam pokazać, no i tak z ciekawości. No i tak to wygląda. Pojedziemy zobaczyć nowe miejsce, ma propozycję nie do odrzucenia dla nas właściciel resortu Damon i zobaczymy teraz jego nowe miejsce, ale właśnie nas tutaj wyprzedzili. Idziemy zobaczyć. No to możecie też zobaczyć, co jest. 120 tysięcy za to zapłacili. O, to już jest impreza. This one, the sofa. I wash already. Welcome in the vlog. And also have a table. I just see it. Zobaczcie, jaki to jest wielki pałac. Wow. Przypominam, 120 tysięcy peso. No tylko wiadomo, czasy takie jakie są, takie są. Tutaj jest dobry temat. Się wchodzi. Jest taki wielki taras. Z widokiem na morze oczywiście. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. Ten taras jest wielkości takiego boiska do siatkówki. Widok z boku jest taki. Tu mnóstwo pokoi. Niepodokończonych, widać co, kupili łóżka, kupili materace i pracują nad tym. Taki widok mielibyśmy z okna codziennie, czyli codziennie impreza. Inni, znaczy z okna, z balkonu w sumie. Dlatego, że nie decydujemy na to, obojętnie jaka cena by była. Jeszcze muszę tylko mu to powiedzieć. To trzeba przyznać Filipińczykom, że się potrafią bawić dobrze i mieć wszystko w dupie i nie przejmować się tym, że ktoś patrzy i może się śmiać. Też się będą śmiali. Także miejsce wygląda tak, jak wygląda. Co ciekawe jest właśnie to, że Chińczyk, kurde, skubany, robi interesy i nie patrzy na nic. Ciekawa historia jest taka, że teraz ludzie, którzy zajmują się tymi, tamtym resortem pierwszym, w którym my mieszkamy, muszą tłumaczyć gościom, którzy jak go wynajmują, to myślą, że jest tylko dla nich, ekskluzywnie, a jak przyjeżdżają, rozpakowują się, okazuje się, o, biały jakiś, jakaś
dziewczyna, co wy tu robicie? No my tu mieszkamy, ale jak tu mieszkacie? Przecież my mieliśmy to tylko dla nas mieć. A no, my tu mieszkamy, my też nie wiedzieliśmy, że tu są codziennie imprezy. No i co? I dziewczyny muszą tłumaczyć, że ja jestem... Wymyśliły sobie taki patent, żeby gości jakoś też załagodzić sytuację, że ja jestem partnerem biznesowym właściciela. No i przyjechaliśmy na wakacje i zostajemy tutaj w tym jeden pokój, kupujemy, tylko mieszkamy tutaj. Taka dziwna, niezręczna sytuacja, w której się znaleźliśmy. W związku z tym, że Chińczyk robi interesy na Filipinach, no i taki ma sposób, tak, że nam nie powiedział też do końca, jak to wygląda, im nie powiedział. Cały czas im nie mówią nowym gościom, że są ludzie, cały czas to jest tak, że oferta jest jakby tylko na wyłączność dla nich. No i teraz to drugie miejsce tutaj bierze, właśnie do tego chciałem nawiązać, że nie patrzy za bardzo na nic, wziął drugie miejsce, pomimo tego, że jest zaraza, no i ciekaw jestem bardzo, co tutaj się będzie działo. My tutaj na pewno nie zostaniemy, ale jako obserwatorzy jesteśmy znajomymi, myślę, że będziemy wpadać i też na Facebooku jesteśmy znajomymi, więc będę dawał relacje z tego, jak mu ten biznes idzie już powiedzmy w styczniu, teraz jest styczeń, się zaczął. Myślę, że to już będzie coraz gorzej. No i zobaczymy, czy będzie w stanie to zakwaterować i mieć tu na tyle ludzi, żeby mu się to opłacało. Płaci 120 tysięcy, czyli około 10 tysięcy złotych. No i żeby się to zwróciło miesięcznie, no to zobaczymy. Póki co cenę ma tutaj taką samą jak w tamtym resorcie, czyli 6500 za jakby na wyłączność. Na całą noc, że przyjeżdżacie, sobie imprezujecie przy basenie, 12 osób maksymalnie, za każdą dodatkową osobą 300 peso dodatkowo, czyli 25 zł. Tak wygląda jego oferta i ta oferta jest tak samo tutaj, bo widziałem. Już jest wrzucona oferta, pomimo że to miejsce nie jest jeszcze skończone. Zobaczcie, jaki to był old school, widać po tych ozdobach tutaj. Old school, nie old school, ale ogromne to jest po prostu. Podokupował nowych łóżek i materacy. Trochę mebli zostało, z tego co widzę. W jaki sposób ja straciłem kilkanaście tysięcy złotych na oszustwie tutaj na Filipinach? Nie będę wam teraz dokładnie opowiadał, jeżeli chcecie zobaczyć odcinek poświęcony temu tematowi, to jest podlinkowany tutaj pod filmem. To jest jeden z biznesów, który nie wyszedł, ten dom, cały czas mam jeszcze do niego klucze. Historia wygląda tak, że była kobieta, która miała ten dom na wynajem, poszliśmy do prawnika, prawnik miał sprawdzić papiery, czy faktycznie ona jest właścicielką tego domu, czy wszystko jest w porządku. Sprawdził dokumenty te, które ona przyniosła, powiedział, że możemy podpisywać kontrakt, podpisaliśmy kontrakt przy dwóch świadkach. No i ja ten dom wyremontowałem, bo on był, no powiedzmy, nie w pierwszej świeżości. No i chwilę po tym, jak go wyremontowałem, przyszli ludzie, którzy powiedzieli, że oni są właścicielami tego domu. Pomimo tego, że umowa była podpisana przez prawnika przy świadkach i policja również się tym tematem zajęła, nie dało się odzyskać pieniędzy. Udało się odzyskać tylko część pieniędzy włożonych w remont, ale to, co zapłaciłem za, nie pamiętam, ileś tam z góry tej kobiecie, oszustce, tego się nie udało odzyskać. No, ale to tak pokrótce historia Damona. Czyli wygląda bardzo podobnie do mojej historii. On już mi powiedział, że drugi raz tak samo go oszukali. To miejsce, które widzieliście, wziął za 120, tak jak mówiłem, tysięcy filipińskich peso. Zapłacił 2 miesiące depozytu plus miesiąc z góry. Wyremontował to miejsce już podczas bycia tam tego pierwszego miesiąca, za który zapłacił. Miesiąc czasu tam, powiedzmy, siedział, remontował to około 3 tygodni. No i jak skończył remontować, to właściciel stwierdził, że sorry Gregory, znaczy Damon, ale niestety zrywam kontrakt. No i fajnie, że wyremontowałeś mi wielki obiekt, wsadziłeś w to najprawdopodobniej, tak bym strzelał, farby i tak dalej. No myślę, że no kilkanaście tysięcy złotych na pewno. Także to był sam taki koszt tego odrestaurowania tego budynku. Oprócz tego pokupował tam wiele rzeczy, które miały być przeznaczone właśnie na ten teren.
No i okazało się, że te rzeczy teraz są, już przyszły właśnie z Lazady, takiego filipińskiego Allegro. No i co? No ale nie ma gdzie ich wstawić, więc wszystko zleciało na guest house, w którym mieszkaliśmy. No i tak, tak, czyli jak? No tak, że właściciel, który zerwał kontrakt, ma do tego prawo, no bo zawsze można zerwać kontrakt, jeżeli on nie jest jakoś super zabezpieczony. Nawet prawnik nie pomoże tutaj, ani policja, czego no, byłem przykładem. Właściciel zerwał kontrakt i nie chciał oddać 2 miesiąca depozytu i za miesiąc dodatkowy zapłacony, czyli 240 tysięcy peso. Czyli oprócz tego, że wyremontowana chata, oprócz tego, że chata była remontowana przez miesiąc czasu, który był opłacony kwotą 10 tysięcy złotych, czyli 120 tysięcy peso, no to jeszcze pan właściciel postanowił, że weźmie sobie za 2 miesiące opłacone z góry, czy tam za miesiąc z góry i depozyt 240 tysięcy. No i całe szczęście, że Damon ma znajomego, który zna tego człowieka, no i porozmawiał z nim i tylko na tej podstawie, że ktoś tam porozmawiał, udało się odzyskać te 240 tysięcy. Co jest ciekawe, tutaj na Filipinach policja w takiej sprawie nie pomoże. Taki problem można rozwiązać wyłącznie na drodze sądowej, ale to jest też fajne. Sprawa sądowa będzie się ciągnąć najprawdopodobniej latami. Za każde posiedzenie sądu trzeba zapłacić, za każdą kartkę A4 dokumentacji trzeba zapłacić. Więc kiedy ja się zajmowałem swoją sprawą, swojego oszustwa, no to mi doradzili, że to nie ma w ogóle sensu, bo stracę tyle samo lub więcej pieniędzy na prawników i sprawę sądową, a nigdy nie odzyskam tego, co włożyłem. I plus będę miał lata stresu. I Damon to samo. Co ciekawe, właśnie mówi, że 2 razy już go spotkała ta sama sytuacja, czyli wynajął duży obiekt, odremontował, już miał zaczynać biznes, no i właściciel stwierdził, że fajnie, że zrobiłeś wszystko, teraz ja przejmuję pałeczkę, no i zrywam kontrakt. Niestety w takiej sytuacji nie ma za bardzo co zrobić od strony prawnej. Policja tego nie rozwiąże, będzie tylko pilnować, abyście się nie pozabijali. Będą próbować was namówić do tego, żebyście się dogadali polubownie, no i jeżeli nie, no to wiadomo, można sprawę wnieść do sądu. Właściciel nie wniesie, no bo o co ma wnosić? Oszukana osoba raczej też nie wniesie, bo tak jak mówię, słabe perspektywy odzyskania. No, także taki schemat walenia w ch**a na Filipinach. I'll just take a video, okay? To by było chyba ulubione miejsce domu, ale wiem, że go nie weźmiemy. Głównie tu przyjechaliśmy po to, żeby wam pokazać to miejsce i dla rekonesansu. Bardziej dla was niż dla nas, bo ja wiedziałem, że tego nie weźmiemy, ale z ciekawości też chciałem zobaczyć. 23 tysiące, czyli 1900 zł przy samej plaży, na plaży słychać nawet szum fal. No ale obok sąsiedzi widać tam coś remontują i to może być tak nawet przez kilka kolejnych tygodni, a nawet miesięcy. No i poza tym dom jest bardzo mały. Tu jest naprawdę bardzo mało miejsca, wręcz klaustrofobicznie, więc nie mógłbym tutaj mieszkać. In the bedroom. Pokażę wam troszeczkę, to jest widok z okna na sąsiadów po prawej stronie. No tutaj widok na morze, powiedzmy. No. Nie widać morza za bardzo, ale jest tam. Dużo hałasów. Tu jest brudna kuchnia. No i kajak. Mały, ale jest. No i tutaj już jest morze, tu jest plaża. No ale co z tego, jak tak średnio tu jest, plus mega małe to jest. Sąsiedzi. No zobaczcie, jakie to jest malutkie. Po prawej też jest coś takiego. Ciekawe miejsce.
Dla turystów tak o przyjechać to tak, super, ale tak do mieszkania na dłużej to tutaj nie. Szczególnie jak chce się nagrywać płytę. Chwila, w której trzeba powiedzieć, że nam się... że mamy do zobaczenia jeszcze inne miejsca. W ten sposób to się mówi dyplomatycznie. Wychodzi się z bramy. No i w sumie od razu na plaży, tak? To jest fajne. Naokoło dzielnica wygląda tak. Tak to wygląda. Kto zgadnie, co tam widać? Dobra, podpowiem wam, wyspa. Chodzi mi o to, jaka wyspa. Powinniście się łatwo domyśleć. Zaczyna się na S. Piszcie w komentarzach. Tak ją widać z okna.